W Raciborzu przy ulicy Opawskiej nieznany dotąd sprawca napadł na kantor. Na nagraniu z monitoringu widać, że groził on pracownicy przedmiotem wyglądającym jak broń. Pracownica zachowała zimną krew i nie przekazała napastnikowi żadnych pieniędzy. Raciborscy policjanci upubliczniają nagranie z monitoringu, na którym widać sprawca napadu na kantor przy ulicy Opawskiej. Dotąd nie udało się ustalić tożsamości sprawcy, dlatego być może ktoś z Państwa go rozpozna. Do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie 3 kwietnia w godzinach około godziny 17:20. Z ustaleń, jakie posiadamy, sprawca został nagrany na monitoringu. Wynika, iż mężczyzna wszedł do środka, używając przedmiotu przypominającego broń, próbował steroryzować pracownicę, aby ona mu wydała pieniądze, jednak zamierzonego celu nie osiągnął ze względu na jej zdecydowaną postawę, która się wycofała na zaplecze, a następnie powiadomiła o tym fakcie policję. Na szczęście nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał, a sprawca spłoszył się i uciekł. Z rysopisów wynika, że mężczyzna ma od 25 do 30 lat i około 170 cm wzrostu. Tego dnia miał założone okulary z oprawkami w kolorze zielonym i wełnianą kolorową czapkę. Ubrany był sportową bluzę bez kaptura w odcieniach szarości i spodnie dresowe. Policjanci na bieżąco prowadzą czynności mające na celu identyfikację tej osoby. Zdjęcie zostało przekazane tutaj również dzielnicowym, którzy poruszają się po swoim terenie, znają osoby podejrzane, związane bardzo często z przestępstwami. I tak jak wspomniałem, w dniu dzisiejszym na polecenie prokuratury postanowiliśmy przekazać tę informację do wiadomości publicznej. Być może ktoś ze społeczeństwa rozpozna tego mężczyznę i przekaże nam istotne informacje, które pozwolą zidentyfikować tę osobę, a następnie ją zatrzymać. Za napaść z bronią w ręku sprawcy grozi nawet do 12 lat więzienia. Każdy, kto może pomóc w ustaleniu i zatrzymaniu sprawcy, proszony jest o kontakt osobisty lub telefoniczny z Komendą Powiatową Policji w Raciborzu. Policjanci gwarantują pełną anonimowość.